Pociągiem do Budapesztu. PKP Intercity udostępniło pociąg nocny Visit Budapeszt. Z Warszawy wyrusza około 20. Przystanek ma w Krakowie, więc można się tam dosiąść, a na miejscu jesteśmy o 8.35. Jeśli wybieramy się na wakacje nad Balaton, czyli tak zwane Morze Węgierskie, warto zwiedzić jaskinię Luczekaj w miejscowości Balaton Turek. Dojedziemy tam autobusem. Jeśli hotel mamy po drugiej stronie Balatonu, to z szantą do Tihany dostaniemy się promem w 10 minut. Tak samo dotrzemy do Weszczem, wzdłuże Świętego Benedykta. Warto też zwiedzić miasteczko Kreszczany, gdzie można obejrzeć pałac barokowy Pastetitów, a stamtąd autobusem do Chemii, gdzie mamy naturalne ciepłe jezioro, porośnięte liniowymi lotosami. Dookoła Balatonu jest linia kolejowa, więc łatwo można się przemieszczać. Oczywiście nie może nas zabrać w samym Budapeszcie. Do dyspozycji mamy 3 linie metra, autobusy i bus elektryczny hop on, hop off. Bus elektryczny rozwodzi nas po słynnych zabytkach i bilet upoważnia nas do szybkotego wsiadania i wysiadania. Jeśli w Budapeszcie jesteśmy przejazdem, bagaż możemy zostawić w przechowalni bagażu na dworcu, na przykład w dworcu Budapeszt-Kanepi lub w specjalnych miejscach, które znajdziemy przez aplikację Medical Storage. Budapeszt, miasto położone nad Dunajem, słynie z pięknego neogotyckiego gmachu parlamentu oraz góry Galeta, XIX-wieczną twierdzą, oprócz tego musimy zwiedzić Zamek Królewski i właśnie Galeta. Panorama Dunaju pięknie prezentuje się z mostu łańcuchowego, mostu Elizabeth i wyspy Margaret Musical Fountain. Atrakcji na pewno nam nie zabraknie.